Czy masz świadomość? Zwracam się z prośbą o ograniczenie koszenia w naszej miejscowości. Obecnie cały świat odchodzi od zbyt częstego koszenia zieleni miejskiej. Częste koszenie trawników nie ma w większości wypadków funkcji praktycznej. Łukasz Łuczaj.pl. Runo niskich roślin zielonych z gatunkami traw lub bez często spełnia funkcje antysmogowe, a konkretniej ich liście pochłaniają wiele niebezpiecznych związków chemicznych, jak tlenek węgla czy tlenki azotu oraz pył zawieszony, czy też sadze, wydobywających się na ulicach głównie z rur wydechowych spalinowych samochodów oraz ze ścierających się bieżników opon. Jacek Baraniak. Człowiek bez refleksji, a obdarzony inteligencją, człowiek bez komisji rewizyjnej używania rozumu daje odmianę homo debilis. Profesor Włodzimierz Sedlak. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Łukasz Łuczaj, profesor Instytutu Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, miłośnik kwiatów i roślin, botanik. Zajmuje się naukowo etnobotaniką, czyli dokumentacją tradycji użytkowania roślin na świecie oraz botaniką użytkową. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, proszę podać jakieś przykłady miejscowości, gdzie wprowadzono zakaz koszenia trawników i on działa. Ogólnie można powiedzieć, że nie ma miejscowości, gdzie wprowadzono całkowity zakaz, dlatego że no prawnie tego nie można ograniczyć, natomiast miasta, tam gdzie gospodarują, wprowadziły ograniczenia w koszeniu trawników, czyli koszą trawniki dużo później i dużo rzadziej. I przykładem takich miast jest na przykład Warszawa i Kraków. A czy w ogóle pan widzi taką możliwość, że nie wiem, na terenie jakiejś spółdzielni mieszkaniowej X czy Y w ogóle się nie kosi trawników? Bo dzisiaj ja przynajmniej spotykam się z takimi sytuacjami, że spółdzielnia przekonuje, że przynajmniej dwa razy w roku powinny być koszone, bo to dobrze dla trawy. Po pierwsze, trawy nie potrzebujemy, natomiast pewne koszenia w warunkach no, takiej społeczności miejskiej wydaje się, że są potrzebne. Szczególnie mam na myśli jedno koszenie, które będzie ograniczać wzrost drzew, bo jeśli by w ogóle nie było koszenia, no to musimy się liczyć z tym, że będzie następowała sukcesja prowadząca w kierunku lasu, czyli po roku, po dwóch, po trzech, po pięciu zaczną się pojawiać młode drzewka, które zamienią teren bloku w las. Jeśli akurat społeczność chciałaby coś takiego, bo to nie jest jakby no wykluczone, można by rzeczywiście pozwolić drzewom zarastać budynki, aczkolwiek my potrzebujemy trochę też światła i też no nie zawsze chcemy mieć duże drzewa wszędzie wokół budynków z takich powodów praktycznych. Natomiast koszenie raz w roku jest z punktu widzenia bioróżnorodności, zagęszczenia gatunków że tak powiem, w otoczeniu jest najlepsze. Koszenie już dwa czy trzy razy, czy cztery będzie sukcesywnie zmniejszało bioróżnorodność. Koszenie dwa razy w roku nie jest jeszcze złe, bo to jest mniej więcej taki rytm koszenia jak na tradycyjnych łąkach z sianem i te łąki też są często bardzo bogate w gatunki, zarówno roślin, jak i zwierząt. Więc gdybyśmy w ogóle tak zamienili ten krajobraz miejski, że wszystko jest koszone dwa razy w roku, to wcale nie byłoby źle. A jak pan mówi raz... Częstsze koszenia nie są potrzebne, bo koszenie dwa razy w roku już na tyle ogranicza wysokość trawy, że powiedzmy, jeśli nie jest jakiś bardzo deszczowy dzień, kiedy nie ma bardzo deszczowego dnia, kiedy powiedzmy ta trawa jest mokra, no to można po takiej trawie przejść. Zresztą bardzo szybko można wydeptać ścieżkę, już ktoś raz przejdzie, to właściwie kolejne osoby już mogą sobie chodzić po niej. A my trawy jako pewnego obiektu zachwytu nie potrzebujemy w mieście. A jeżeli kosić raz albo kosić dwa razy w roku, to w jakich miesiącach? Różnorodnie.
Z punktu widzenia istnienia wielu gatunków roślin, wczesne koszenie jest niekorzystne, dlatego że szczególnie w takich półnaturalnych siedliskach, czy na środowiskach, czy naturalnych, mamy rośliny tak zwane geofity, które mają jakieś cebule, kłącza i one wcześniej startują wiosną i potem nawet zasychają w lecie, przeżywają resztę roku ukryte w ziemi. I teraz jeśli my skosimy takie geofity wczesną wiosną, to one możemy je zabić. Takie gatunki jak zawilec, jak śnieżyczka przebiśniek, teoretycznie one też mogłyby gdzieś tam być w mieście. Więc czy na przykład śniedki mamy w Warszawie. Mamy w Warszawie taki piękny gatunek śniedek, który ma białe kwiaty, kwitnie gdzieś tam na przełomie kwietnia i maja i on właśnie cierpi od tych wczesnych koszeń. Natomiast ogólnie różnorodne, czyli możemy sobie wyobrazić, że ten cykl koszeń zaczyna się gdzieś 1 czerwca i kończy powiedzmy pod koniec sierpnia, czyli różne fragmenty miasta są wykaszane, to pierwsze koszenie jest robione w różnym terminie, raczej nie przed 1 czerwca. A drugie koszenie? A drugie, no to sukcesywnie tak samo, no, można by wprowadzić no, różne reżimy. W takim reżimie, na przykład tam, gdzie ja mieszkam, w moim klimacie, w moim miejscu na Pogórzu Karpackim, koszenia łąk odbywały się. Pierwsze koszenie to było druga połowa czerwca i drugie koszenie gdzieś tam przełom lipca-sierpnia. Jasne. A co mówią bad Takie podwójne koszenie w sposób bardzo skuteczny ogranicza większość gatunków inwazyjnych, zarówno przymiotno-białe, jak i nawłoć kanadyjską po prostu usuwa. One nie lubią tego. A co mówią badania naukowe na temat koszenia i niekoszenia trawników w mieście? Zaskakujące jest to, że tych badań do niedawna nie było dużo, dlatego że dla ekologów było to oczywiste. To znaczy, trawnik jest przestrzenią tak zubożoną gatunkowo, że nikt ich specjalnie nie badał nawet, bo to są po prostu takie no, kadłubowe zbiorowiska. Ale pojawiły się od kilku lat prace na ten temat, na przykład w Niemczech i Anglii. Był taki prowadzony eksperyment w Tybindze, gdzie przez kilka lat właśnie zmieniono reżim koszenia na części trawników i potem porównano różnorodność gatunkową roślin i owadów. I przyrost był olbrzymi. Ilości gatunków datowanych. Podobnie ostatnio pojawiła się praca, analiza takiej łąki kwietnej, którą założono w Cambridge, w miejscu, gdzie od dziesiątek czy setek lat był trawnik i porównano ilość znowu gatunków roślin i zwierząt. Z roślinami to trochę dziwnie, no bo oni je posiali tam, więc jakby ta ilość była większa, no bo one były posiane, ale też jako, że to nie była łąka kośna, to było głównie zbiorowisko jednorocznych gatunków, maków, chabrów i tak dalej, ale to były rośliny, które powiedzmy dorastały do kolan czy nawet więcej, więc zmieniła się fizjonomia tej przestrzeni i to już spowodowało, to, że jest dużo kwiatów i to, że ta roślinność jest wyższa, spowodowało niewiarygodny przyrost ilości owadów, a także na przykład przelatujących nietoperzy. Po prostu nad trawnikiem te nietoperze latały w momencie, kiedy nie latały. Natomiast w momencie, kiedy tam założono tą łąkę kwietną i tam się pojawiło dużo owadów, to te nietoperze zaczęły przylatywać na tą łąkę kwietną, bo tam zaczęły żerować. I tutaj mamy po prostu w tych różnych badaniach, które do tej pory mamy, badane były różne grupy owadów, na przykład chrząszcze czy pluskwiaki, tak? I jakąkolwiek grupę weźmiemy, to po prostu ten przyrost jest olbrzymi. I ten przyrost wynika z paru powodów. Po pierwsze, mamy więcej gatunków roślin, a mamy często gatunki owadów, które żerują tylko na jednym gatunku czy rodzaju rośliny. Więc jeśli mamy więcej gatunków w tej łące niż w trawniku, no to wtedy będzie więcej gatunków owadów. Ale będzie także przyrost biomasy owadów, dlatego że w takim trochę wyższym zbiorowisku one mają więcej nisz, mają też więcej kryjówek i po prostu jest możliwy, mogą się łatwiej wykarmić też, więc dlatego tych owadów będzie więcej.
Ale to, bo pojawia się wątek zamiennie trawnik, łąka kwietna. Czy rozumiem, że pan profesor jest zwolennikiem tego, żeby zamiast trawników były łąki kwietne? To znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, żeby zamiast trawników była wyższa roślinność trochę. Co to A teraz, co to znaczy? jest wyższa? To znaczy powyżej 20 centymetrów. Bo to jest już taka wysokość, która pozwala na rozwój jakiegoś takiego, no, bardziej poważnego zbiorowiska owadów. One się mogą ukryć przed ptakami na przykład wtedy. Ale rozumiem, że tą wyższą roślinność też kosimy dwa razy, tak, w roku? Kosimy, to zależy, to znaczy no tyle razy, ile potrzeba, bo wyższa, jeśli będziemy kosili 4 razy, to ona się utrzyma na tych 200 centymetrach, a jeśli będziemy kosić 2 razy, to ona może wyrosnąć do 0,5 metra, tak? Tego nie można tak z linijką zmierzyć, bo po prostu może być tak, że w jednym roku będzie sucho, będzie niższa ta sama łąka, a w drugim roku będzie mokro i będzie wyższa. Natomiast pytanie, czy łąka kwietna siana, czy tylko ograniczenie koszenia, bo był taki, w Polsce obserwuję, ja zakładam, ja w ogóle zbieram nasiona na łąki kwietne od roku 1999, mija 25 lat w tym roku, minęło już. Ja oczywiście jestem niszowy i te moje łąki, które są złożone z naturalnych, rodzimych gatunków, czy powiedzmy gatunków, które są w dzikiej przyrodzie, są archeofitami, występują u nas od kilkuset lat w Polsce, to ja to robię od dawna, ale to jest jednak działalność niszowa. Natomiast na większą skalę zaczęły się pojawiać w miastach także w ogóle takie założenia właśnie z wysianymi gatunkami różnymi, zarówno rodzinnymi, jak i gatunkami obcymi, ozdobnymi, pod nazwą łąka kwietna. I tutaj tym głównym hasłem było to, żeby było bardziej kolorowo i żeby był pokarm dla zapylaczy, bo rzeczywiście kwiaty produkują pyłek, tak? I wtedy te różne zapylacze, i to są przeróżne rowady, bo to mogą być i pszczoły samotne, i pszczoły miodne, i chrząszcze, i motyle, tak? Mogą się pożywić tym pyłkiem i nektarem. Natomiast oczywiście to też prowadzi trochę do takich wynaturzeń, o tyle, że dominują gatunki właśnie obce siane, takie ładne, takie tanie, które będą długo kwitły, jakieś nagietki, kosmosy. Wzrasta świadomość tego i w tej chwili i inwestorzy, i sami producenci coraz bardziej tworzą takie kompozycje gatunków, które są złożone z gatunków typowych dla łąk. I to się zmienia. I w tym momencie mi się wydaje, że warto robić jedno i drugie. Czyli oczywiście najtaniej i najłatwiej jest trawnik kosić mniej. I wtedy pewne gatunki będą same się pojawiać, tak? Bez natura będzie się rządzić. Natomiast tworzenie takich łąk kwietnych będzie dodatkowo jeszcze zwiększało ilość gatunków, bo będziemy wprowadzać gatunki niektóre, które z jakichś powodów na przykład było im trudno dotrzeć, które może były w tym krajobrazie. Dlatego też jestem zwolennikiem tworzenia dużej ilości łąk kwietnych rozproszonych, dlatego że jeśli będziemy tworzyć właśnie większą ilość tych łąk kwietnych, niekoniecznie wielkich, to wtedy te gatunki będą miały takie przyczółki do migracji. A jakie są trzy najważniejsze, najpowszechniejsze mity związane z koszeniem, niekoszeniem trawników? Pierwszy mit to jest taki, że koszony trawnik jest ładny. To jest względne, tak? To jest produkt kulturowy. Drugi mit jest taki, że to jest łatwiejsze, tak? Koszenie kilka razy czy kilkanaście w roku, no bo jak będzie wyższa trawa, to trzeba będzie grabić, trzeba będzie gdzieś to zabierać. Oczywiście, natomiast suma pracy, którą musimy włożyć w uporządkowanie terenu, kiedy go kosimy 7 razy, jest jednak większa niż od tego, kiedy my przyjdziemy raz czy 2 razy i skosimy wyższą trawę i trzeba będzie rzeczywiście może to miejscami przynajmniej zgrabić i gdzieś przenieść. Czy A jeszcze trzeci? trzeci mit jakiś? Trzeci mit jest taki, że my
Przecież to jest zielone, tak? Przecież to jest takie naturalne, tak? Trawa zielona. Tymczasem te rośliny na trawniku są tak stłamszone, tam jest taki poziom zaburzenia, że one produkują, takie zbiorowiska produkują mniej tlenu niż łąka czy las. I po prostu dają miejsce dla bardzo małej ilości organizmów. To są rzeczywiście jakieś nieliczne gatunki mrówek. Gdzieś tam się pojawiają oczywiście koniki polne, jak zostawimy trawnik 3 tygodnie niekoszony, ale w takim naprawdę wygryzionym trawniku to dosłownie czasem jest tylko jeden gatunek trawy i nic więcej, bo tak właściciel chce, on używa herbicydów, które zabijają rośliny dwuliścienne i mamy jeden gatunek. No to jest nie takie częste, bo jednak i są mieszanki traw złożone z kilku gatunków traw, no i tam wchodzą jakieś te mniszki czy mniszko podobne różne gatunki, tych gatunków jest więcej, ale powiedzmy taki standardowy trawnik no, zwykle nie przekracza 10 gatunków roślin w płacie wielkości pokoju w bloku. A co pan odpowiada na takie argumenty, które mówią, że trzeba kosić często, bo kleszcze, bo psy jakby i kupy psów po prostu w tej trawie zalegają, bo jakieś tam owady, bo dzieci, zagrożenie dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. To znaczy tak, kupy psów powinniśmy zabierać. I zmieniło się to w tej chwili w polskich miastach. Kup psów jest dużo mniej. Abstrahując od tego, czy w ogóle trzymanie psa w mieście jest racjonalne. Według mnie nie. Natomiast no też nie zabraniajmy ludziom. Rzeczywiście mają potrzebę posiadania psa, są samotni, lubią psy, niech te psy mają. Natomiast ludzie w tej chwili sprzątają coraz bardziej za tymi psami. A więc gdzieś, nawet jeśli będą pojedyncze kupy, to one się rozłożą w tej trawie. Przyjdzie deszcz i one się. No, rzeczywiście może być to problem, ale niewielki. Co do kleszczy. My te rzeczy o tych kleszczach mówią ludzie, którzy nawet po trawniku nie chodzą. To są ludzie, którzy chodzą tylko po chodnikach. I no, w mieście właśnie mamy też tą wygodę, że mamy wszędzie chodniki. I ktoś, kto uważa, że kleszcze są niebezpieczne, czy boi się ich, może chodzić chodnikiem. Natomiast wszędzie w naturze, na każdej łące, możemy się spodziewać kleszczy. Tak? Czyli no, równie dobrze no, można by powiedzieć, no ale przecież kleszcze są straszne, powinniśmy łąki zlikwidować. A nikt takich łąk na wsi nie likwiduje. Ludzie jeżdżą masowo, miliony ludzi do parków narodowych, gdzieś tam do agroturystyki, i wtedy nikt nie mówi o kleszczach, że należy wszystko wykosić. Więc myśmy sobie stworzyli jakąś taką wizję miasta, że to ma być taka przestrzeń sterylna. Tymczasem w tej chwili miasta mają wielkie powierzchnie, bo przyłączają sąsiednie wsie, bo po prostu dużo ludzi mieszka w mieście, bo jest dużo dróg. Powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż dawniej. Wsie są we wsiach, część terenu jest zamieniona w plantacje roślin uprawnych i to są takie uprawy intensywne w tej chwili, silnie opryskiwane herbicydami i pestycydami, gdzie różnorodność jest bardzo niska i tej przyrodzie trzeba oddać jakieś miejsce. I właśnie bardzo dobrym miejscem do oddania przyrodzie są ogrody prywatne oraz ogrody publiczne, czyli no, ta zieleń miejska, dlatego że my tam nie produkujemy żywności. Tak? Jeśli tam nie produkujemy żywności, a mamy i tak chodniki do chodzenia, to cała ta przestrzeń, która nie jest chodnikiem do wypełnienia, powinna być albo lasem, albo łąką. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność.
Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Według mnie. No, ale rozumiem, że w przypadku spółdzielni mieszkaniowych w większych, mniejszych miastach, no to raczej łąką, tak? No tak, spółdzielnie mieszkaniowe w ogóle są bardzo konserwatywne. To jest najgorszy orzech do zgryzienia, bo miasta są jednak centralnie sterowane bardziej. Jeśli miasto jest świadome, jest tam świadomy zarząd zieleni, co się coraz częściej zdarza, no to oni mogą ustalić, no dobra, kosimy tutaj tyle razy. Natomiast jest mniej, nie ma takiej możliwości presji na tą spółdzielnię i powiedzenia im, dobra, nie możecie tak często kosić. Oczywiście może warto by jakieś prawo wprowadzić, że przy takich właśnie zieleniach komunalnych, powiedzmy, częstość koszenia nie powinna być wyższa niż 4 razy w roku. Wie pan, ja akurat mieszkam na Bałutach, jestem członkiem spółdzielni i wpływ na spółdzielnię to od razu też do słuchaczy wszystkich w Polsce, którzy nas słuchają czy będą słuchać, jest jednak spory, to znaczy jesteśmy członkami, możemy iść na walne, użyć odpowiednich argumentów, wyciągnąć ekspertyzy, chociażby takie rozmowy, jak tutaj dzisiaj toczę z panem profesorem, i przegłosować odpowiednie zapisy, więc to nie jest tak, że nie można, natomiast wyzwaniem jest oczywiście ta nasza, po naszej stronie obywatelskiej, ekspertyza, żeby widzimy się strony przeciwnej miało po naszej stronie mocne argumenty. Tak. No dobrze, a panie profesorze, czym kosić? Czym się da? Można deptać, można wypasać. Oczywiście to będzie dawało też inne efekty florystyczne. Natomiast oczywiście pożądane byłoby koszenie kosą, bo nie powoduje hałasu i nie ma emisji spalin. Kosą tradycyjną, ręczną, mówi pan, tak? Tak, oczywiście. Tego się w tej chwili w miastach raczej nie robi, ale w ogródku prywatnym, no dlaczego nie? Ja sam coraz więcej właśnie swoich miejsc wykaszam kosą. Natomiast oczywiście duże powierzchnie wykasza się traktorem, wykasza się kosiarką rotacyjną na przykład. Natomiast no, należałoby trochę ograniczyć te strasznie huczące wykaszarki, bo one emitują wielkie ilości właśnie hałasu niepotrzebnego. A z punktu widzenia, powiedzmy, oczyszczenia terenu czy zmniejszenia wysokości roślinności, no to każda metoda jest dobra. Tak. Natomiast rozumiem, najmniej inwazyjna, jeśli chodzi o bioróżnorodność, organizmy, które żyją w tych trawach, łąkach, no to jest kosa ręczna. No tak i nie, to znaczy jak ktoś mądrze pracuje wykaszarką, to będzie się zachowywał tak samo jak z kosą, będzie widział, czy tam jest jakieś gniazdo na przykład, czy nie wiem, można coś nie dokosić, więc tutaj to jest kwestia tylko świadomości. A ktoś, kto jest zapalonym kosiarzem, będzie szedł jak burza i też będzie kosą ręczną wykaszał wszystko. Tutaj państwa odsyłam do podcastu, który opublikowaliśmy w Tygodniku Spraw Obywatelskich kilka tygodni temu, kosa ręczna czy kosiarka. Natomiast idąc dalej, panie profesorze, a kto korzysta, a kto traci na koszeniu trawników? Korzysta na koszeniu trawników przyroda, po pierwsze, tak? Tworzy się większa bioróżnorodność, no i pośrednio my korzystamy. Mamy większy wybór roślin do zbierania, mamy większą no, bioróżnorodność, która jest wartością samą w sobie, tak? Mamy większą produkcję tlenu, mniejszą emisję zanieczyszczeń i tak dalej, i tak dalej. A kto traci? Traci może parę gatunków takich bardzo światolubnych, lubiących koszenie roślin, na przykład stokrotka, życica trwała. Dosłownie kilka gatunków. I chyba tyle. A co radzi pan obywatelom walczącym z bezmyślnym koszeniem trawy? Radzę protestować,
Radzę o tym mówić, radzę przekonywać ludzi, bo sytuacja się zmienia. Naprawdę, my musimy ludzi przyzwyczaić. Tak jak mówiłem, trawnik jest pewnym konstruktem społecznym, tak? I jeśli my się przyzwyczaimy, że w mieście trawników nie ma, to nie będzie problemu. Nie rozumiem. No, że trawników nie będzie, będą łąki zamiast trawników, tak? Aha. Będzie roślinność wyższa, więc jeśli ludzie będą z tym opatrzeni, tak? Jeśli się przyzwyczają, że to jest normalne, że mamy wysoką trawę, że mamy nierówną trawę, że mamy może trawę pokoloną przez deszcz. Jeśli to będzie takim widokiem, który oni widzą, jadąc do pracy, pod pracą, wracając z pracy, u sąsiada, no to nagle się okaże, że dobrze, no niech tak będzie, nie? Czyli generalnie rozumiem, jest pan za tym, żeby popularyzować. Estetykę dzikiej przyrody. Popularyzować bioróżnorodność, znajomość roślin, znajomość owadów. Ludzie nie znają tego. Ludzie chcą się tego uczyć, nie ma ich kto tego uczyć, nie ma kto im opowiadać. Natomiast po prostu ten kult trawnika, on wynika z tego, że jest związany z tą fascynacją kosiarkami, wykaszaniem, kontrolą terenu. Jest to pewien atawizm, to znaczy po prostu taki teren nisko skoszony. Na takim terenie widać było jadowite węże. Albo jadowite węże nie lubiły w tropikach, skąd pochodzimy, niskiej roślinności. I po prostu my podświadomie lubimy przebywać w takim miejscu, gdzie możemy widzieć, co tam jest na tej ziemi, tak? I tu nie chodzi o kleszcze, tu chodzi właśnie o gady. Natomiast no w naszych warunkach akurat jeszcze nie mamy. To ja tutaj powiem przykład z mojej spółdzielni, wrócę tutaj znowu do takiego doświadczenia. W tym roku spółdzielnia kosiła tylko 2 razy w roku, 2 razy. Super. Natomiast no, te fragmenty wykoszone w wielu miejscach, no to po prostu są klepiska. Mimo że tylko 2 razy, to po prostu To było trawa jest. bardzo sucho. Poza tym Łódź jest miejscem suchym. Tam Tak. są lekkie gleby. Tak. Czyli co w takim przypadku powinno się zrobić? Kosić raz. Raz. Kosić raz i kosić mądrze, bo potrzebni są inteligentni kosiarze, którzy na przykład widzą jakąś ciekawą roślinę, tak, która jest inna. I wtedy można na przykład, że ludzie, którzy mogliby sobie pozwolić, zostawiać niektóre rośliny, tak? Czyli To może nie. często prywatny inwestor, który sobie kosi trawę i nagle widzi, że jest ładna roślina. Czy ja to widzę często w Karpacie, w rowach przydrożnych, gdzie ludzie zostawiają na przykład skwarznicę, która ładnie kwitnie. Taką kępkę. Wszystko skoszona, a kwawnica nieskoszona. Dziewanny tak się czasem zostawia. Czyli inteligentny kosiarz jest potrzebny, tak? W ogóle takie podejście właśnie niemasowe, takie nas gubi, tą różnorodność gubi taka duża skala podobnych działań. Wielkie pole, które jest w taki sam sposób użytkowane. Albo na przykład w lasach, gdzie mamy pewien typ gospodarki, który nawet może nie jest zawsze zły, często jest dobry, natomiast on jest ujednolicony, jakby podejście do pewnych zagadnień jest takie, no, ujednolicone. No to chyba jeszcze trochę musimy poczekać, bo obserwując firmę, która kosi wokół na naszym osiedlu, no to po prostu jest to zlecenie, wygrała przetarg i koszenie odbywa się po prostu tak jakby Oni nie na myślą, ślepo, dokładnie. wszystko kosimy. Tak. No dobrze, ostatnie pytanie, panie profesorze, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? No właśnie, nikt jeszcze nie zadał pytania, to co dzisiaj padło, co by się stało, gdyby w ogóle nie gościć, tak? I z jednej strony mielibyśmy rozrost ciekawych gatunków wysokich bylin krajowych,
Mielibyśmy rozrost gatunków obcych, dlatego że w tej chwili mamy problemy z inwazją właśnie takich wysokich bylin, na przykład nawłoć kanadyjska czy przymiotno-białe, które nie lubią koszenia, czy niecierpek himalajski. Ale mielibyśmy także powrót lasu. I to jest taki ciekawy temat, bo my sobie wyobrażamy, że miasto to są parki, chodniki. Natomiast coraz więcej mówi się o tym, że w mieście jest także przestrzeń na takie mikrolasy, tak, które niekoniecznie muszą być bardzo wysokie, tylko ogólnie na przestrzeni takie bardziej zakrzewione, zarośnięte. Zresztą teraz mamy takie ocieplenie klimatu, gorące lata, susza i po prostu to zacienienie można zratować. Może też być taką naturalną klimatyzacją. Mamy piękne miasta, miasta ogrody, miasta leśne wokół Warszawy, stare uzdrowiska, stare takie willowe miejscowości, takie jak Konstancin, Podkowa Leśna, Milanówek, Otwock i parę innych jeszcze, Zalesie. I po prostu w tych miastach się fajnie żyje właśnie. W lecie nie jest gorąco. Można chodzić sobie na przykład z wózkiem, z dzieckiem, nie wiem, starsi ludzie nie muszą się męczyć, pocić, tak? Mogą się przemieszczać między punktami w tej miejscowości, w ogóle nie narażając się na takie właśnie silne działanie słońca. I wydaje mi się, że przyszłość jest właśnie też w takim jednak zwiększeniu ilości drzew w mieście. Wręcz nawet no, można by pomyśleć, że można by i użytkować te tereny miejskie trochę też jako źródło opału. To może się wydawać szalone, ale jestem wielkim w ogóle fanem użytkowania drewna jako źródła energii. Trochę mnie martwi taka nagonka na to w tej chwili. Natomiast po prostu można by, czy na meble, nie wiem, robić, czy coś. Można by jakoś społecznie to drewno zagospodarowywać. Niekoniecznie, że wszystko musi być zarośnięte dużymi drzewami. Może być tak, że na przykład będą to jakieś gaje leszczynowe, gdzie będziemy wycinać te odrastające pędy leszczyny na nie wiem, na płoty, na jakieś kołki, na tyczki. Ciekawym takim elementem też są żywopłoty, też w Polsce słabo jakby prowadzonym. Mamy gdzieś tam przydomowe żywopłoty, czasem zwykle z jednego gatunku rośliny. Mamy żywopłot, nie wiem, z tui, w najlepszym wypadku z grabu, tak, czy z ligustru. Natomiast przecież w wielu krajach mamy żywopłoty wielogatunkowe. Można by tworzyć żywopłoty takie, czy szpalery złożone właśnie z głogu, z dzikiej róży, z, nie wiem, kaliny, szakłaku, derenia świdwy, czy nawet gatunków nie do końca rodzimych, jak dereń jadalny czy mirabelka, które są świetnym miejscem do życia zwierząt, gniazdowania ptaków, ale także właśnie pokarmem. O, krzewy, które mają mięsiste owoce, które też są pokarmem dla człowieka i zwierząt. No właśnie, to jeszcze dopytam o te przykłady z zagranicy. Jak to wygląda w Europie, jeśli chodzi o ten temat? Jak my nasz sposób na tle innych krajów? Ruch tych takiego zdziczenia miasta, on jest bardzo silny na całym świecie i on jest bardzo widoczny w takich krajach jak Holandia, Niemcy, Wielka Brytania. W klimacie śródziemnomorskim jest trochę inaczej, tam są w ogóle no, inna roślinność, też trochę nie będę się wypowiadał, to są bardziej takie skrawki nadmorskie. Natomiast powiedzmy tu w tej zurbanizowanej części Europy, to ta świadomość jest wszędzie. Tak? Oczywiście, no nie wiem o wszystkich krajach, natomiast jadąc przez Europę widuję i łąki kwietne, i miejsca właśnie mniej skoszone. Ja się kilka lat temu zachwyciłem roślinnością na lotnisku Stansted w Londynie, gdzie koło Londynu, gdzie w ogóle podczas prac budowlanych ochroniono kawałek suchej murawy storczykowej, takiej nawapiennej, która stanowi w ogóle część jakby nasypu przy lotnisku. My z jednej strony wychodząc z tego lotniska na parking, mamy taką murawę, gdzie jest, nie wiem, 100 gatunków kwiatów. W ogóle byłem, to był 23 czerwca, noc świętojańska, okres właśnie rozpoczęcia sianokosów w Polsce, czy taki no, środek sianokosów.
I właśnie tam dopiero zaczynano kosić zieleń, czyli do tego 20 któregoś czerwca tam w ogóle niczego nie koszono. Były tylko łąki kwietne albo zarośla chwastów, jakieś takie pokrzywy, osty, które dały jak takie totalnie zapuszczone pole i rozpoczynano w tym dniu koszenie. I tak mi się marzy, żeby było. I to naprawdę by bardzo zwiększyło różnorodność. Wiele gatunków motyli, ich gąsienice, żeruje na trawach. I ktoś by powiedział, no takie trawy przecież są w trawniku. Tymczasem do rozwoju na przykład tych gąsienic potrzebna jest trawa nieskoszona, tak? One nie będą się rozwijały na trawniku, który ma 5 centymetrów. Tak jak mówiłem, z punktu widzenia, powiedzmy, użytkowania terenu w mieście, trudną sprawą jest polerowanie czy w ogóle użytkowanie roślinności wyższej niż po kolano, tak? Bo właśnie wtedy wchodzą gatunki inwazyjne, bo potem ciężej skosić, bo coś tam. Natomiast ja w ogóle chciałem taką, proponuję, żeby taką regułę stworzyć. To bardzo prosta reguła. Trawę kosimy jak będzie wyższa niż nasze kolano, tak? To jest dobry trade-off właśnie między powiedzmy dzikością, a tym, czego miasto potrzebuje. No to ciekawe właściwie na koniec pan powiedział, bo to faktycznie jest taka dla laików, dla zwykłych mieszkańców, którzy nie wchodzą w szczegóły, no jakaś taka bardzo prosta zasada i miarka, czyli pan sugeruje, żeby nie kosić trawy, jeżeli ona jest Dopóki niższa nie dzisiaj nie niż po kolano. Tak, nie tak. sięgnie po kolana, ale właśnie po kolana dorosłego czy dziecka? Dorosłego. Dorosłego. Aha. Dorosłego. I to wynika trochę ze statystyki. To znaczy, w polskiej florze, jak policzymy średnią wysokość danego gatunku, tak, to najwięcej gatunków we florze mamy takich po kolana. Mamy bardzo mało gatunków niziutkich, malutkich. Może nie bardzo mało, ale mniej. To są głównie jakieś wysokogórskie. I mamy dużo mniej gatunków wysokich, tak? Większość naszej flory to są gatunki po kolana. Które powiedzmy, no może jak mają kwiaty, to tam wyjdą do metra, ale powiedzmy z reguły są po kolana. I teraz jeśli my będziemy tworzyć roślinność, która będzie właśnie kierowana w tym kierunku, to też mamy większy wybór tych gatunków. Wtedy naturalnie ta pula tych gatunków, którym jest dobrze w takiej roślinności, jest większa. Kolejnym ciekawym tematem byłoby wprowadzenie wypasów w miastach. To jest trudny temat, bo psy zabijają zwierzęta roślinożerne, ale widziałem w Pradze coś takiego wędrownego pasterza, który miał właśnie pastuch elektryczny i ze swoim stadem owiec wędrował po pagórkach w Pradze i codziennie właśnie wypasał, czy co kilka dni wypasał inny fragment muraw na terenie Pragi. No, to bardzo ciekawe. Ale pan to widział tak osobiście? Tak. I ile było tych owiec? 30. Aha. Okej, okay, ale to co? To tak jakby na terenie, gdzie są bloki, czy na jakichś większych terenach? To są takie tereny, to była dzielnica, która się nazywała, o ile pamiętam, Bilachora. I tam są takie tereny osiedli takich powojennych, trochę ogródków działkowych, a trochę jest takich właśnie takich skałek, muraw, zarastających mirabelką, głogami, jabłoniami dzikimi. Trochę to przypomina skałki w Krakowie. Jak to się nazywa, te jeziorka? No wyleciało mi z głowy. Zakrzówek. Trochę to przypomina Zakrzówek i na Zakrzówku na przykład też w Krakowie przydałby się wypas. No dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Łukasz Łuczaj, profesor Instytutu Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!